Karierę zawodową rozpoczął od posady energetyka w lubelskich Hutach Szkła. Od zawsze jednak ciągnęło go do munduru. Marzenia stały się rzeczywistością. O pracy strażnika miejskiego, stanie bezpieczeństwa w naszym mieście oraz satysfakcji z pracy zawodowej rozmawiamy z komendantem Straży Miejskiej w Lubartowie, Andrzejem Wronowskim. Jaki jest stan etatowy Straży Miejskiej w Lubartowie oraz wyposażenie strażników? Jeżeli chodzi o stan etatowy, to z chwilą powołania, kiedy ta straż została powołana do życia uchwałą Rady Miasta, stan się nie zmienił i de facto jest określany jako 1+4, czyli komendant, ja, oraz 4 moich podwładnych, jeden starszy inspektor oraz 3 inspektorów Straży Miejskiej. I ten stan jest od chwili powstania, to jest już lat kilkanaście. A gdyby tak odwrócić rolę, gdybym zapytał panią, ile lat sobie liczy Straż Miejska w Lubartowie? Od 92 roku, tak? Trzeciego. Tak, osiągnęliśmy pełnoletność, czyli ukończono 18 lat, kiedy już tutaj funkcjonujemy na terenie miasta Lubartowa. A jak wygląda dzień z pana życia zawodowego? No w zasadzie, no, sytuacja jaka jest, no, wymaga pewnej nieszablonowości. Dlaczego? Dlatego, że tu z góry nie można zaplanować sobie pewne zadania czy pewne przedsięwzięcia. Niemniej jednak występuje pewna taka rytmika pracy, czyli spotykamy się wszyscy o godzinie 7:30, bo w tym czasie rozpoczyna się praca Urzędu Miasta. Od 7:30 powiedzmy do godziny 8:00 koledzy mają czas na przebranie się, pobranie sprzętu, przygotowanie się do pełnienia służby. O godzinie 8:00 mamy taką wspólną odprawę do służby, gdzie ja nakreślam zadania do wykonania na dany dzień. Wypełniane są książki służby, książki wydania sprzętu takiego specjalistycznego, czyli środków przymusu bezpośredniego, który to sprzęt każdy pobiera codziennie, a następnie zdaje. No i po otrzymaniu zadań koledzy patrol pieszy oraz patrol zmotoryzowany udają się w te rejony, gdzie mają wykonywać swoje zadania służbowe. W międzyczasie mam z nimi łączność zarówno z patrolem zmotoryzowanym, jak i pieszym. I ewentualnie, jeżeli występują jakieś zdarzenia, na które trzeba reagować, no więc patrol zarówno pieszy, jak i ewentualnie zmotoryzowany jest podsyłany na miejsce, gdzie mam wykonać swoje czynności służbowe, a następnie zameldować o wykonaniu zadania. A z jakimi interwencjami najczęściej mają panowie do czynienia? Oj, to jest bardzo szeroki przekrój tych interwencji. Poczynając od tego, czym w zasadzie zajmujemy się, bo tutaj trzeba pewne takie granice ustalić pomiędzy działaniami policji, a działaniami naszymi. Policja jako taka zajmuje się sprawami o dużym ciężarze gatunkowym, przestępstwami, a my w zasadzie jesteśmy powołani do zwalczania reakcji na wykroczenia. Wykroczenie to jest coś takiego o mniejszym ciężarze gatunkowym, i my w zasadzie to załatwiamy, a koncentrujemy się głównie na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, sprawy sprzątania w okresie zimowym, odśnieżanie chodników, odśnieżanie ulic, usuwanie śliskości. Działamy na terenach miasta, w granicach administracyjnych miasta tylko i w zasadzie są to czynności o charakterze administracyjno-porządkowym. A może jakaś taka szczególnie jedna interwencja utkwiła panu w pamięci? No przez te 18 lat uzbierało się tego, chociaż jak wspomniałem, zajmujemy się jedynie wykroczeniami. Niemniej jednak każdy z funkcjonariuszy ma obowiązek reagować na przypadki zaistnienia przestępstw. No i wtedy nie ma wyjścia, musi podjąć interwencję, bo po zatrzymaniu takiej osoby przekazuję natychmiast policji celem wykonania dalszej czynności. A był taki jeden przypadek, kiedy to lat temu kilkanaście z kolego będąc w patrolu, uzyskaliśmy informację o tym, że na terenie rynek 1 targowiska zostają wprowadzane do obrotu banknoty o nominale 100-złotowym, które są sfałszowane. No i ten właśnie zgłaszający wskazał nam rysopis tego mężczyzny, z kolego podjechaliśmy, mieliśmy jeszcze wtedy taki wspaniały radiowóz marki Łada, czerwony,
Zatrzymaliśmy tego mężczyznę. W międzyczasie doszło do próby ucieczki jego, podjęliśmy pogoń, zatrzymaliśmy go w okolicach torów kolejowych, dowieźliśmy go do jednostki policji, przekazaliśmy policjantom, którzy zaczęli wykonywać następne czynności wyjaśniające. W trakcie wykonywania tych czynności okazało się, że mężczyzna ten przyjechał tutaj z okolic Radomia samochodem. Po przeszukaniu tego samochodu policjanci ujawnili fałszywe te banknoty 100-złotowe oraz odnaleźli nóż, no dość długi, na ostrzu którego znajdowały się plamy brunatno-czerwone, podobne do krwi. W trakcie wykonywania dalszych czynności policja ustaliła, że tenże mężczyzna, jadąc do Lubartowa, po drodze zabrał przygodną pasażerkę, dziewczynę w wieku około 20 lat. Po drodze zjechał do lasu, no nastąpiło taki nieprzyjemny wypadek, dziewczyna została zgwałcona, a następnie tymże nożem pozbawiona życia. No i w tym przypadku możemy mówić o pewnym takim zbiegu okoliczności, że akurat nam udało się zatrzymać tego sprawcę, doprowadzić do policji, a następnie zostało mu udowodnione dokonanie zabójstwa, jak również wprowadzanie fałszywych pieniędzy na rynek. Od 1 marca weszły nowe uprawnienia, tak, dla Straży Miejskiej? W zasadzie tak. No w sumie tutaj nie ma nic specjalnie nowego ponad to, co robimy. Bardziej chodziło tutaj w tym przypadku o możliwość stosowania postępowania mandatowego, przy czym dotyczyło to przypadków, powiedzmy, no, kierowców, którzy łapani są na fotoradarze, bądź osób legitymowanych w trakcie wykonywania czynności służbowych. Ale ponieważ my nie mamy fotoradaru, nie zajmujemy się tym ściganiem. Inne straże próbują i z tego jest wielki krzyk na terenie Polski, że Straż Miejska akurat się uwzięła na tych kierowców. Szczerze mówiąc, ja patrząc tak z boku, uważam to za no dość dobry środek. Bo powiedzmy, że ktoś ma pretensje, że został ukarany za przekroczenie szybkości, że Straż Miejska się na niego uwzięła. Ale gdyby poruszał się z dozwoloną prędkością, nie byłoby problemu, nie byłoby tematu, nie byłby pociągany do odpowiedzialności. I sądzę, że no, w pewnym sensie przyczynia się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. A jak ocenia pan stan bezpieczeństwa w Lubartowie? Szczerze mówiąc, chodzę sobie po mieście bezpiecznie. Nie miałem przypadku jeszcze, abym kiedykolwiek miał do czynienia z jakimiś próbami, powiedzmy, napaści ewentualnie. Wiem, że no, wiadomo, jak to jest w godzinach tych nocnych, kiedy młodzież wychodzi z dyskoteki czy z tych lokali, kiedy jest troszeczkę tak, powiedzmy, pod działaniem tych napojów wyskokowych, że trafiają się przypadki uszkodzenia, szczególnie wiatr przystankowych, gdzie młodzież wyładowuje swoją energię, niszcząc te szyby, zapominając o tym, że tam kiedyś przyjdzie ich babcia i na tymże przystanku będzie mokła, no i będzie jej zimno z powodu wytłuczonych szyb. Ale podobno takie są przywileje młodości. Niemniej jednak jest to wykroczenie i za to sprawcy są ustalani i pociągani do odpowiedzialności. Ja osobiście, szczerze mówiąc, uważam, że, bo współpracuję w tym zakresie z policją, uważam, że stan bezpieczeństwa w Lubartowie jest dobry. Oczywiście, no, zdarzają się jak wszędzie przypadki pojedyncze rozbojów, napaści, wymuszeń rozbójniczych, ale z tego, co wiem, to są naprawdę marginalne przypadki. Czym różni się dzisiejsza Straż Miejska od tej z początków pana kariery? Od tego momentu, kiedy powstawaliśmy, kiedy to opanowała taka radosna twórczość pośród straży miejskich w całym kraju, kiedy to umundurowanie nie było jednolite, każda straż w zasadzie była umundurowana po swojemu. Czyli u nas akurat były to czarne mundury, jakie określiła nam Rada Miasta, oraz koszule koloru khaki, do tego czarne krawaty i takie zaciągnięte z wzoru amerykańskiego czapki wyjściowe ośmiokątne, które były no nawet fajne takie, no dawały pewne poczucie komfortu. Ale od tego czasu no, nastąpiła unifikacja zarówno stopni, jakie nosimy na pagonach, jak również umundurowania. Także w tej chwili straże wyglądają w całej Polsce tak samo. Nie można już się pomylić. A był taki ciekawy przypadek, że w Straży Miejskiej
w Radomiu. Komendant występował w umundurowaniu generalskim, czyli na otoku czapki miał takie specjalne oznaczenia generalskie, jak również lampasy na spodniach, co nas tam trochę śmieszyło, no ale każdy robił wtedy jak uważał i ta radosna twórczość trwała. Niemniej jednak w tej chwili jest pełna unifikacja i no przyjemne były te początki, kiedy zabiegaliśmy praktycznie o wszystko, kiedy zbieraliśmy sprzęt, wyposażenie, kiedy jeździliśmy kupując, szyjąc mundury, ściągając wyposażenie. W tej chwili no już patrząc na to z perspektywy historii, to już jest dość odległy okres. No już dopracowaliśmy się pewnych standardów, no i w tej chwili już mamy w zasadzie pełne wyposażenie, także możemy działać spokojnie. A jeżeli chodzi o kompetencje Straży Miejskiej z tamtego okresu? Kompetencje no były troszeczkę mniejsze. Przy czym tu jest taka ciekawostka, że na początku mieliśmy uprawnienia do posiadania broni gazowej. No i mieliśmy oczywiście tę broń gazową w postaci rewolwerów, nawet były fajne takie rewolwery, z nabojami oczywiście gazowymi, ale potem, kiedy zmieniła się ustawa o broni i amunicji, broń ta nam została odebrana, no, musieliśmy ją zdeponować w Komendzie Wojewódzkiej w Policji w Lublinie i od tej pory jako środki przymusu bezpośredniego stosujemy chwyty obezwładniające, co do których każdy posiada przeszkolenie, no i umie je stosować. Stosujemy kajdanki jako środek przymusu bezpośredniego. Stosujemy ręczne miotacze gazowe, które każdy posiada na stanie. Mamy co prawda dwa paralizatory elektryczne, ale z tymi paralizatorami no możemy je używać, z tym, że zachowujemy daleko posuniętą ostrożność. Nigdy nie wiadomo, czy osoba, w stosunku do której zasadnie zostanie użyty paralizator, nie ma akurat wszczepionego rozrusznika serca. I w tym przypadku, jeżeli nastąpi porażenie, no może nastąpić zejście śmiertelne. A więc uważam, że na tę chwilę, kiedy moi ludzie interweniują w przypadkach takich, gdzie no nie ma aż tego zagrożenia życia i zdrowia, zupełnie wystarczająca jest siła fizyczna oraz ręczny miotacz gazowy, aby nie kusić los. Andrzej Wronowski urodził się w listopadzie 1953 roku. W 1973 roku ukończył Technikum Mechaniczno-Energetyczne w Lublinie i rozpoczął pracę w lubelskich Hutach Szkła. Następnie został powołany do wojska i skierowany do szkoły podoficerskiej. Jednym z przedmiotów było tam biegłe opanowanie nadawania i odbioru alfabetem Morsa, tak zwana TITAWA. Uzyskał wtedy drugą klasę specjalisty wojskowego, odbierając 125 znaków na minutę. W 1976 roku wstąpił do milicji. Pracował w Abramowie, a następnie w Firleju. Po 9 latach powrócił do Lubartowa i pracował w Wydziale Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej. Po upływie kolejnych 10 lat obejmował stanowisko zastępcy, a następnie komendanta Straży Przemysłowej Lubartowskiej Unitrze. Projekt stworzenia Straży Miejskiej w Lubartowie powstał w 1992 roku. Od samego początku stanowisko komendanta obejmuje Andrzej Wronowski. A jeżeli już chodzi o pana prywatnie, ukończył pan Technikum Energetyczno-Mechaniczne w Lublinie, tak? Tak. I pańską pierwszą posadą była posada energetyka w lubelskich Hutach Szkła. Ale wiem, że pana od zawsze ciągnęło do munduru. Więc jak ta droga wyglądała do spełnienia marzeń? Oj, to są takie stare dzieje, no w zasadzie historia. No tak, pracowałem początkowo w lubelskich Hutach, a w zasadzie w Hucie Szkła Lubartów, na miejscu której w tej chwili znajduje się Kaufland już. Zakładu praktycznie nie ma. A pracę podjąłem bezpośrednio po maturze. Jeszcze wtedy były takie możliwości, że absolwenci byli z otwartymi ramionami przyjmowani. A potem jakoś koleje życia tak się potoczyły, że człowieka ciągnęło do tego munduru. No, oczywiście wojsko, szkoła podoficerska w wojsku. A następnie też powróciłem do LHS-u, gdzie pracowałem troszeczkę. A następnie jakoś tak zostałem skuszony mundurem przez milicję jeszcze wtedy. Pracowałem przez paręnaście lat w milicji, potem poszukałem pracy w Unitrze w Lubartowie, gdzie również w mundurze pracowałem jako kierownik zabezpieczenia zakładu, a potem to już tutaj została tworzona ta Straż Miejska.
I postanowiłem spróbować, jak to będzie, posiadając pewne doświadczenie. I w tym czasie jeszcze odbyliśmy szkolenie, wszyscy oczywiście przygotowawcze, jak to każdy musiał mieć. I na zasadzie tego, że zarząd, jeszcze wtedy był zarząd miasta, uznał po rozmowie ze mną, że spełniam te kryteria. No i tak ta przygoda ze Strażą Miejską się zaczęła i trwa. Rozumiem, że satysfakcja z pracy zawodowej jest. Muszę powiedzieć, że jest, oczywiście, chociaż musimy sobie powiedzieć szczerze, że mundurowy nigdy nie będzie lubiany przez przeciętnego obywatela. A dlaczego nie będzie lubiany? No, dlatego, że posiada pewne środki przymusu, które powinny działać na człowieka, który dopuszcza się przekroczenia prawa. Te środki przymusu, powiedzmy, czy te środki administracyjne, to mandat, wniosek do sądu w naszym przypadku, z czego muszę przyznać, że korzystamy bardzo oszczędnie. Jesteśmy tutaj jako taka formacja mundurowa samorządowa, która powołana jest w celach służebnych w stosunku do społeczności lokalnej. I nie jest naszym celem bicie rekordów w nakładaniu mandatów karnych za złe parkowanie, na bicie rekordów w zakładaniu blokad na koła samochodów. Tego nie stosujemy, chociaż blokady mamy. W wyjątkowych wypadkach stosujemy. A naszym celem jest w zasadzie służenie tejże lokalnej społeczności oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców. Mamy wiele interwencji, które zgłaszają do nas mieszkańcy, dotyczących czy tam porządku publicznego, czy ewentualnie psów wałęsających się. Czy ostatnio była taka śmieszna interwencja? No można powiedzieć śmieszna. Kiedy obywatelka naszego miasta zadzwoniła i zgłosiła do mnie osobiście, bo ja odbierałem, że na dachu budynku na wysokości około 4 metrów, po dachu blaszanym, dzieci zjeżdżają na łyczwach. No ja osobiście byłem zszokowany, chociaż tak troszeczkę zwątpiłem w prawdziwość tego zgłoszenia. Wysłałem kolegów na miejsce, oczywiście potwierdzili, jest dach, jest szopa, z tym, że dzieci nie jeżdżą. A ta pani, która dzwoniła, współczuję jej bardzo, ale znajduje się w takim stanie psychicznym, a nie innym, ale każda interwencja, która jest do nas zgłaszana, podlega rozpatrzeniu i działaniu naszym. A co pan uważa za swoje osiągnięcie największe? To jest naprawdę trudno określić. No. Myślę, że pewnym osiągnięciem jest to, że akurat siedzę na tym stanowisku, na którym jestem, bo wymaga to zarówno pewnego zasobu wiedzy, doświadczenia, umiejętności nabytych, wrodzonych, powiedzmy takie to wszystko pomieszane. A co do osiągnięć, myślę, że pewna satysfakcja z tego, co się robi. Natomiast jeszcze dodałbym tutaj pewna taka współpraca na szczeblu urzędu miasta pomiędzy wydziałami poszczególnymi, gdzie mam wrażenie, ale to jest moje osobiste zdanie, że jesteśmy postrzegani jako osoby bardzo kontaktowe i służące pomocą wszystkim wydziałom w realizacji ich celów. A czy pana osobiście spotkała może jakaś nieprzyjemna sytuacja z tego tytułu, że nosi pan mundur? A jakże? W początkowej fazie były takie sytuacje, kiedy koledzy wyszli na ulicę. A to była sensacja niesamowita w Lubartowie, kiedy po raz pierwszy dwa patrole wyszły na ulicę. Wtedy jeszcze nie mieliśmy samochodu, tylko były dwa patrole piesze, umundurowane i było tak. Było ogólne zdziwienie. Pojawia się ktoś nowy. Chociaż to prasa, radio uprzedzała, że będzie ta Straż Miejska. I było tak ogólne zaskoczenie, kto to, co oni mogą. I były takie nawet docinki, przycinki, a to byli panowie w czarnych mundurach, a to jakieś tam powiedzmy wrony, a to różne przezwiska były. A to koledzy przychodzili i mówili o generałach, że już nie wspomnę, to trzeba było dać taki krótki odnośnik zagłuszający, to nie jest do publikacji przed godziną 22. Ale z czasem sądzę, że ta formacja, w której jestem, przyjęła się, jest zaakceptowana przez mieszkańców miasta. I w sumie powiem, że większych nieprzyjemności nie ma. Dostałem kiedyś jeden list osobiście do mnie, do komendanta Straży Miejskiej, jako że
Ludzie skarżyli się, no ja zresztą sam widzę, na to, że na osiedlach mieszkaniowych mieszkańcy, którzy posiadają psy, wyprowadzają ich na spacer, a psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na trawnikach. A więc chcąc przypomnieć mieszkańcom o ich podstawowych czynnościach jako opiekuna psa, napisałem na klatkach, wywiesiliśmy takie ogłoszenia, co należy do mieszkańca, że pies na smyczy, że w kagańcu, że sprzątamy po psie. Nie minęło tydzień czasu, dostaję list adresowany o niej mowie do komendanta Straży Miejskiej, gdzie pismem ręcznym, jakimś takim niewprawionym, widać osoba starsza pisała. Miałem opisane, jak to komendant się czepia, a w końcowej fazie było stwierdzenie, że panie komendancie, to co pies narobi na trawniku, to można potraktować jako nawóz, a nie jakieś coś po prostu, co zanieczyszcza ten trawnik. Takie to były spostrzeżenia ludzi starszych i muszę przyznać, że do tej pory nie dopracowaliśmy się skutecznego systemu, żeby wyeliminować te przypadki. Ja myślę, że będąc na spotkaniach z młodzieżą, bo też bywam w RCZ-cie, sobie bardzo chwalę te spotkania z młodzieżą, bo występuje bardzo wiele ciekawych tematów, gdzie omawiamy sobie spotkania z dziećmi w szkołach, gdzie uczulam ich czy koledzy na te zjawiska i myślę, że z tym pokoleniem można już rozmawiać. Natomiast starsi mają już tak zakorzenione te przekonania, że już ich nie zmieni raczej. A jakie są pańskie zainteresowania i zamiłowania takie prywatne już? Takie prywatne to tutaj na szczeblu Urzędu Miasta, kiedy przyszliśmy pracować, to słyszeliśmy takie opinie, że w pewnym sensie poprzez nasze przyjście urząd został rozruszany. No byli to ludzie młodzi, którzy przyszli, w sumie ja byłem chyba najstarszy i natychmiast w porozumieniu z innymi widziałami, z kolegami utworzyliśmy taką drużynę piłki nożnej, gdzie graliśmy i gramy do tej pory, w sumie osiągając, no powiedzmy, znaczne sukcesy na szczeblu powiatowym, bo występujemy w turniejach powiatowych, na trawie, na hali. I gdybyście Państwo zerknęli u kolegów, to tam jest kolekcja ponad 20 pucharów, które mamy zdobyte z właśnie tych zawodów piłkarskich. Drużynę mieliśmy i mi mamy dobrą, wszyscy się nas boją, czasem mamy pecha jak na Michów trafimy, bo z nimi jest ciężko wygrać, ale bywa i tak, że my jesteśmy zwycięzcami. Więc bawimy się tu w piłkę nożną. A ja prywatnie tak czekam tylko na otwarcie sezonu wędkarskiego. No i pewnie trzeba będzie ruszyć, żeby cokolwiek porządnego wyciągnąć. Wielkich sukcesów nie mam, bo łowię od lat kilku, ale jakieś tam sztuki zawsze człowiek wyciągnie. A jaką pan pełni funkcję na boisku? Ja jestem bramkarzem, tym ostatnim. No i muszę przyznać, że no wychodzi, nie jest najgorzej. Zdania na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w naszym mieście są podzielone. Niektóre osoby uważają, że Straż Miejska jest wręcz niepotrzebna. Jak pan to skomentuje? To znaczy najkrócej powiedziałbym, ile ludzi, tyle opinii. Mam ja swoje kontakty na terenie miasta Lubartowa. Oczywiście słyszę głosy za, słyszę głosy przeciw, ale to jest temat do dłuższych dyskusji. Uważam, że w tej sytuacji, kiedy tutaj na szczeblu styku policja, Straż Miejska, w pewnym sensie podzieliliśmy się zadaniami, to znaczy policja troszeczkę mniej może zajmuje się tymi sprawami porządkowymi, nasza działalność pozwala funkcjonariuszom policji na zajęcie się sprawami poważniejszymi. Natomiast my jesteśmy od tych drobnych spraw, od spraw porządkowych, od spraw psów, od spraw czystości, od spraw likwidacji dzikich wysypisk śmieci i sądzę, że jeżeli burmistrz miasta raptem zostałby pozbawiony takiego organu, powiedzmy, jakim jest nasza Straż Miejska, no to urząd wtedy nie miałby możliwości wyegzekwowania niektórych aktów prawa miejscowego. Gdyż my zostaliśmy upoważnieni aktami prawa miejscowego do kontroli zawarcia umów na wywóz śmieci i wszelkich nieczystości i robimy to oczywiście. Uchwała Rady Miasta również obliguje nas do tego, żebyśmy kontrolowali parkingi płatne,
oraz nakładali opłaty dodatkowe w wysokości 20 zł za brak biletu. I tutaj najbardziej ten, który jest poszkodowany i pokrzywdzony, który zostawił na 3 minuty powiedzmy pojazd bez biletu, a został ukarany właśnie podczas kontroli, no będzie zawsze mówił, po co ta straż? No przecież no, on by sobie zaparkował chwilę, tylko odjechał. A dla niego jest to dodatkowe obciążenie. Także ile ludzi, tyle opinii. Ja ze swojej strony uważam, że gdyby burmistrz nie miał możliwości reagowania na niektóre sprawy od policji, no często by się tego nie doprosił. Policja ma swoje poważniejsze zadania, zresztą nie podlega pod burmistrza, a my podlegamy pod burmistrza. Burmistrz, sądując opinię mieszkańców, wytycza również nam zadania, które my realizujemy. I według mnie, no, taka formacja w takim stanie, jak jest u nas, powiedzmy, no, spełnia swoją rolę. A jakie cechy charakteru są niezbędne do pracy? Z tymi cechami to w zasadzie one wychodzą na samym początku. Gdyż w chwili przyjęcia każdy ze strażników poddawany był badaniom lekarskim, gdzie wchodzi neurolog, laryngolog, okulista, między innymi psycholog i psychiatra. Są rozwiązywane dość skomplikowane testy na inteligencję. Jest prowadzona długa rozmowa z psychologiem, który sonduje zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych i na podstawie tego właśnie zbioru całego można dopiero wysądować ludzi, którzy będą mogli pracować i właściwie wykonywać zadania. Generalnie rzecz biorąc, powinien być też człowiek inteligentny, powinien być i jest, że tak powiem, bo mówię tu w tej chwili o kolegach, muszą to być ludzie inteligentni, ludzie z pewnym doświadczeniem życiowym, ludzie potrafiący zachowywać się właściwie w sytuacjach ekstremalnych i ludzie, którzy mają ciepły i życzliwy stosunek do człowieka, jako człowieka. Bo nie można każdego traktować z mety, że on jest, powiedzmy, sprawcą wykroczenia czy przestępstwa. Ważny jest ten pierwszy kontakt z człowiekiem, a następne, nawet interweniując, nawet każąc go mandatem, ten człowiek powinien wychodzić z uśmiechem, że on został właściwie zadowolony. I tak staramy się robić. A czego życzyłby pan sobie jako komendant? Co można zmienić w dzisiejszej Straży Miejskiej w naszym mieście? Co można zmienić? Słyszę takie opinie, że w okresie wyborów samorządowych, że straż w zasadzie powinna być na okrągło przez 24 godziny. Owszem, jest to możliwe do zrealizowania pod warunkiem zatrudnienia jeszcze 15 osób. Wtedy można objąć ewentualnie patrolami 24-godzinnymi. A czego sobie można życzyć? Ja myślę, że dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi, którzy biorą udział tutaj w utrzymaniu porządku na terenie miasta, no ponieważ już człowiek patrzy z perspektywy czasu, to należy życzyć sobie zdrowia, wytrwałości i no jakiejś takiej współpracy, bo to jest chyba najważniejsze.